Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor, a tutaj obok mnie jest mój przydupas, który, no sami zresztą zobaczcie jak się nazywa, no widzicie to, zobaczcie z kim ja gram w ogóle. Zamknij tam jest maczany JP. No, JSB 2000, kurde. No, tylko na tyle cię stać? Ja ogólnie gram z rozjebanym skinem, dzień dobry, jeśli jeszcze nikt mnie nie poznał przez to, że się wybijam na dramach, to ja jestem Sebulbiusz 2000, dzień dobry. Dokładnie, dzień dobry, to jest ze mną Sebulbiusz 2000, człowiek, który się wybija na dramach, niszczy ludziom życie generalnie w ogóle, ja przez niego to miałem bieguneczkę w ogóle, tydzień w kiblu musiałem spędzić, no nie polecam, no. A my gramy w Minecrafta, jak widzicie, tym razem na modach. Już nie jest to solo Minecraft z mojej strony, ale spokojne odcinki na dniach pewnie też będą. I ogólnie coś wam pokażę. Patrzcie, widzicie, to jest wersja 1.7.10. Dlaczego gramy w ogóle na wersji 1.7.10? Dlatego, że to jest prawilna wersja Minecrafta. Tak? Dokładnie. To raczej wszyscy się zgodzimy. Po 1.7.10 Minecraft się strasznie zaczął psuć. 1.8 jeszcze jest w miarę okej, ale nie ma aż tylu fajnych modów, a 1.9 to już zaczęli psuć ten system walki, więc... Dokładnie, i generalnie nagrywamy to za 20 razem, bo my od 11.30 próbujemy nagrać tę grę. Nagrać ten odcinek, nie wiem, może zobaczycie go na YouTubie, miejmy nadzieję. Nic chyba na to nie wskazuje, żebyśmy nie zobaczyli, żebyście wy nie zobaczyli tego odcinka. No i generalnie mamy tutaj wiadomość do pewnego ulańca. Pewnego ulańca, który był odpowiedzialny za tę grę. A więc Notch, powiem ci tak, mam do ciebie tyle do zakomunikowania. Szykuj się, bo na dniach Seba zrobi z tobą zderzenie czołowe lagunom. Dokładnie. I nie będziesz już więcej wpierdzielał tych wieśmaków czy innych tam rzeczy z McDonalda. No i wypierdalaj, daj ludziom kurde zjeść. Dokładnie, no. Bo między innymi przez tego otyłego pana ja nie nagrywam, ponieważ ja u siebie na kompie hostuję ten serwer. Dodatkowo jeszcze jak mam odpalonego Minecrafta, jeszcze jak odpaliłem OBS-a, to ja mam kurde użycie RAMu takie, że... Znaczy RAMu i procesora, że po prostu serwer wywala, nie? I my Dokładnie. Wiedzieliśmy, jaki mod to może odwalać, ale okazuje się, że to żaden mod takich rzeczy nie odwala, tylko po prostu wina leży po stronie przeciążenia. Wszystko tak więc, no. Tak czy siak to jest i tak wina Notcha, pamiętajcie. O, drzewostwór jakiś, o kurde, siema drzewostwór, siema Ent, ty się nazywasz, tak? Siema gościu, widzę, że 20 HP masz. Fajny jesteś, ziomuś. Jego to chyba możesz zabić tylko siekierą, ale tak. Gramy na modpacku, który ja zrobiłem. Ja zrobiłem ten modpack jakoś w 2019. To jest modpack, który tak jakby troszeczkę imituje Penguin Packa, w sensie przez troszeczkę mam na myśli, że on jest na podstawie Penguin Packa. W sensie jak pamiętam, jak miałem 13 lat jakoś i był ten Penguin Pack 3, to ja wtedy zrobiłem tę paczkę, znaczy ja wtedy ściągnąłem sobie Penguin Packa i przerobiłem go sobie, że dodałem więcej modów i tak powstała tak naprawdę ta paczka na 1.6.2. Potem zrobiłem podobnego na 1.6.4, a teraz proszę bardzo na 1.7.10, troszeczkę pozmieniane, no i w sumie tak wyszło, nie, że wyszła nam taka paczka. Dokładnie, tak więc tyle mam do powiedzenia. Również i ja. No to jak widzieliście, to się wytnie. No. Dobra, tak więc ja sobie zrobię crafting, bo wypadałoby zrobić crafting, prawda? Musisz, bo ja już tutaj... Aha. Ja już tutaj zrobiłem, nie? Aha, fajnie. Fajnie. Co z tego, że ja już też zrobiłem? Organizacja. Znaczy ja już tutaj nam kopię taką... Chcesz to poszukaj trochę owieczek, bo ja nam tu kopię taką jaskinię. No początki takie bardzo jak z Vanilla Minecraft, co nie? Tak troszeczkę. Że tak powiem, jak mawia pewien klasyk, początki bywają trudne, ale w naszym wykonaniu będą jeszcze gorsze. No weźcie, jeszcze mieliśmy nieudaną próbę nagrania tego i nas zrespiło na jakimś kuźwa biomie grzybowym. I okej, biom grzybowy, fajny biom, ale nie było tam kurwa drzew. Dokładnie. Help, kurde, i weź tu zacznij normalnie, jak musisz
O siłach takich, że nie masz po prostu co jeść i wszystko, doczłapać się do najbliższego drzewa, więc zrobiliśmy sobie własnego spawna po prostu tutaj, bo szczerze... No i generalnie to nie polecamy właśnie czegoś takiego, bo no my żeśmy się nieźle natrudzili. I szczerze powiedziawszy, to patrząc na to, że my to od 11.30 próbujemy nagrać, hehehe, jakkolwiek, to chcemy was poinformować, że gdyby nie to, to my dawno już byśmy mieli w cholerę odcinków nagranych. Dokładnie i najprawdopodobniej zobaczylibyście już odcinek, na który nie możemy się doczekać, czyli odcinek, kiedy pójdziemy na Battle Towera spuścić w pierdol temu golemowi. Tak jest, bo Battle Towery również tutaj są, tak więc osoby zapoznane z Minecraftem będą wiedziały, o co chodzi z modami. Kurde, no dzik mnie atakował przez chwilę, ja pierdzielę, no ty. Jezus Maria, no posrało gościa, ty, no co on odpierdala. Ale w ogóle powiem ci, że tak jakoś w tym Mow Creatures, nie wiem, dziwnie mi ten, dla mnie wygląda ten trochę dzik. W sensie jego model, bo ja pamiętam w ogóle początki z Mow Creatures, bo ja Mow Creatures miałem na 1.7.3 beta jeszcze, nie? To pamiętam, że kiedyś dzik to miał skin dosłownie świni, tylko że był taki cały brązowy dosłownie, miał takie kół dziwne, a tutaj zrobili z niego taki inny model dosłownie. Tak niby z jednej strony fajnie, ale ciężko mi jest się na tego przyzwyczaić. No. I co, i masz bardzo ciężko. Masz jakąś kurczę tą wełnę? Bo ja mam... Ta, 7 sztuk. Ja mam na jedno łóżko, więc jak chcesz to chodź już, zrobimy sobie tymczasową hawirę i... Kurwa, ale gdzie ty jesteś? A, masz, dobra, jesteś, dobra, na mapie widzę. Możesz nieraz zobaczyć. Jestem, no, widzę. No, to dawaj, chodź. Bo Hawira Alfa, no, zajebiście, kurde, tam JSB, JZ, jeszcze JJ brakuje. No, ale się elegancko. Śmiło, bo wiesz, jaki jest, wiesz, Jim jest od tyłym chłopakiem, już wiesz, jak to wygląda. No, Jim jak zwykle to się nie mieści, no, kumam, o co chodzi, niestety, no, chłop, no ma przesrane, no, nigdy się nie może zmieścić, dobra. Ja, to, kurde, dupa mu się nie zatyka. Tyka. Ej, ale co ty robisz? Co ty robisz? Podwójne trzeba zrobić, co ty, kurde, aha. Dobrze, dobrze, skoro tak, no to dobrze, no to idziemy spać, mówisz masz. Chciałeś odrobinę rozgłosu, to tylko kurwa dostaniesz. Tylko Careless Whisper puścić. Ty, to ten dzik, co cię napierdalał? Nie, akurat tamtego już, no, zabiłem, ale... Już wącha kwiatuszki od spodu? Mhm. A, to dobrze. No i będziemy... No ewentualnie, jak nie kwiatuszki, to może, nie wiem, gówno czyjeś, kto tam zostawił. No, więc co, nie wiem, ja bym się w sumie tak podzielił, że jeden z nas, bo początki jak zwykle bywają trudne w Minecrafcie, że jeden z nas może pójdzie surowce kopać, a drugi pójdzie po jakieś jedzonko. Dokładnie. To w sumie tak by się dało. Też z trawy możesz tam pozbierać dużo rzeczy. Ogólnie no śmieć, te... kurde, przylas. Śmieć! Śmieć! Jego tylko siekierą możesz, ale nie atakuj go lepiej, bo to jest mob, który jest dosłownie neutralny, co nie? On jest po prostu... Taki neutralny, że dopóki go nie zaatakujesz, to nic ci nie zrobi. Tak samo z tym. Tak samo jak pigmeny z Netheru, nie? Mhm. Więc no ja mówię, nie wiem, jak chcesz to tam... Ty byś chciał pojedzenie iść, czy wolisz pokopać, nie wiem. Ja idę po jedzenie, bo już trochę tego jedzenia tam też nazbierałem, więc... No, więc jak coś, to ja wkładam węgiel do pieca, możesz kopać. O kurde, ty! Węże nam się zrobiły w tym... No tak, przecież ja jajka od węży położyłem. Ja myślę, kurde, co tu robią węże? No. Ciekawe. Ups. Ups. Ale właśnie tutaj. A, łóżko rozpierdolił. No, brawo. Dobra, to się tepni. No nie. Moi drodzy, cheatowanie na sam początek Let's Playa. Znaczy, let's playa. W sumie to nie jest taki let's play, to jest bardziej seria, bo ja nie wiem, ile to odcinków nam z tego wyjdziemy. To będziemy pewnie nagrywać tyle, ile nam się będzie chciało, bo mamy tutaj tyle modów, że my będziemy mieli cały czas co robić. Tak całkiem. Dokładnie, dokładnie. Więc... Ale pamiętajcie, jeżeli chodzi o teleportację, okej, okay, może i nie fajnie z naszej strony, ale lepsze to, niż żebyśmy sobie wpisywali jakiś tam game mod albo, nie wiem... 64 wszystkiego, nie? Albo game... No co to jest za gierka? Albo takie coś, nie? Game Rule Keep Inventory, właśnie to wpisałem.
No, bo co to jest w ogóle za gierka, skoro wiecie, możemy sobie tutaj na przykład fajnie pozbierać i tak dalej. Gdzie jest mój kurwa miecz? Halo, Creeper, czy ty mi miecz wysadziłeś? Sobie zrób, na chacie masz surowce jak chcesz. Ty chuju jeden, jebany. Wezmę. Zielony ogórze, zasrany ty. Zielony, ojeju. Ale nostalgią w pysk dostałem. To był zielony kutas, ale ja chyba załapałem o co chodzi. Nostalgią w pysk. O nie! Dobra, jedziemy z koksem. Ale ogółem mody, na których gramy, są dostępne w opisie, a przynajmniej ja zadbam o to, żeby Pomidor tam wszystko powstawiał ładnie. Dobrze. Do opisu, na jakich modach gramy, ale jest tego naprawdę, uwierzcie nam, sporo. Oj tak. Ja oczywiście siedziałem długo i ogarniałem, żeby wszystko działało, bo nawet nie wiecie, chyba że wiecie, bo na przykład robiliście już, ale jakie trudne jest ogarnienie Minecrafta, żeby... Bo najpierw mieliśmy problem, żeby działał w ogóle sam Minecraft, co nie? Potem, żeby działał, jak się to nazywa, kurde... No, żeby działał serwer, potem żeby działał Hamachi, potem żeby działał Minecraft piracki dla Pomidora, bo nie stać go na premium, jak widać, za mało donate'ów dostaje. Więc... Masakra ogólnie, masakra w ogóle, nie? Wszystko dzisiaj przeciwko nam było, to jest... Pamiętajcie, 10 luty, dzień, w którym my to nagrywamy, to będziemy mieli zapisane najgorszy dzień w roku. No, dokładnie. Ale mamy tutaj dużo naprawdę fajnych modów. Pomidor to tam jeszcze nie jest zaznajmiony, ale powiem wam, że mamy na przykład mody takie jak Aether, Galacticraft, Biomes Oplenty, czyli na więcej tych biomów, na kurde lecenie w kosmos, to co wymieniłem w sensie. Mamy mody pokroju Flance Mod, czyli kurde na czołgi, samochody, samoloty. No powiem wam, że o ile wszystko pójdzie tak jak trzeba, no to będzie się działo, będzie się działo. Najprawdopodobniej wybudujemy jakieś miasto czy coś. Ogólnie myślę, że na nudę to ludzie nie będziecie mieli co narzekać. O, tak to powiem. No, tylko jedyne co, to wszyscy musimy się modlić, żeby po prostu ten Minecraft nie odwalał manian. No, i oby nie odwalił, bo jak odwali manianę chociaż jeszcze raz, to serio, noc będziesz miał przesrane. No my już tam z Pomidorem to już liczyliśmy, ile by Laguna, mój samochód, w sensie spaliła gazu, jakbyśmy chcieli wziąć i pojechać wypierdolić lepa na ryj takiemu noczowi, nie? No, on to by dostał takiego lepa ogarniacza, kurde. No takiego ojcowskiego, nie? Taktycznego. Dokładnie. Ach, przydałby się. Nie. Prawie mi się... W ogóle co to są za jakieś dziwne rzeczy, co wypadają z tych kurczaków? Jakieś takie dziwne rąby. A, proszę pana drogiego, nie grał pan chyba w Kingdom Hearts? A no tak, nie grałeś. No to jest z Kingdom Heartsa kasa. I to jest... nie wiem jak się teraz patrzy, ile się tego ma, ale to chyba automatycznie jest. Jak zbudujesz taki stół z Kingdom Heartsa do syntezy, to będziesz sobie mógł Keyblade'y robić. Więc no, fajna sprawa. No, a ja byłem w kopalni i nie znalazłem, kurde, żelaza. A ja trochę mam tego mięsa, kurde, nazbieranego i bardzo dobrze. Będzie im więcej, tym lepiej. No, tylko jedz tylko to, co trzeba teraz, bo ja mówię, no lepiej sobie w piecu to upiec. I nasion trzeba dużo pozbierać, trzeba szybko zasadzić pszenicę, bo potem nie będziemy musieli zabijać zwierząt. Wiecie, środowiska wegańskie, takie Maja Staśko czy coś, to... Bez kitu. Nie będę... Generalnie to ten. To pozdrawiamy wszystkich wegan oprócz Maji Staśko. No dokładnie. Lepiej bym tego nie ujął. Bo Maja Staśko jest niedobra, bo ona rzuca burgerami na podłogę. Ale no, jest jej burger przecież w maku, więc o co jej kurde chodzi? No ale kupiła, wiesz, burgera tego, rapera Maty i rzuciła nim ją podłogę, kurde. Nieposzanowanie dla jedzenia, kurde. Jak tak, kurde, można? Nie wolno. Ej, idę sobie spokojnie przez las, a tu nagle trucizna, kurde. Siema, słoń! Elu! Elu. Jak coś... Jest i on. Jak coś, drzewostwór. To też zbieraj te bloki Kingdom Heartsowe, te takie, wiesz, te takie dziwne, co są porozrzucane, bo ja nie pamiętam, co one dawały, ale warto to chyba zbierać, ale to jest takie chyba. Na pewno te z gwiazdeczką zbieraj, bo one wypadają z nich nagrody, są trochę jak takie lucky bloki.
Generalnie to ten, to do skrzynki ci włożyłem trochę tego mięsa, co nazbierałem. O, fajnie, dobra. Zobacz, ile tego jest. Znaczy, co prawda nie jest to jakaś kolosalna ilość, tak jak to na naszym serwerze na Aternosie, ale... Właśnie, szczerze, ja troszeczkę mam ból dupy o to, że na Aternosie... graliśmy bez modów, bo... Powiem szczerze... Granie na modach jest fajne. Tak, bo my tam dużo zebraliśmy na tym Minecrafcie, na tym Aternosie, co tam właśnie nieraz Pomidor robił z tego streamy. Ile my tam, kurde, rzeczy zebraliśmy, ale to... Nie wiem, czy u ciebie też tak było, ale na przykład u mnie było coś takiego, że tak... Okej, pozbieraliśmy tyle tego, a potem jest takie uczucie, kurde, co ja mam teraz robić, nie? A tutaj na przykład Tak. pozbieralibyśmy dużo rzeczy i jest takie, kurde, no to co, idziemy... Nie wiem, spuścić w pierdol do jakiegoś Battle Towera czy coś, no. Oczywiście. W skrócie jest zawsze co robić, nie? A tu mamy bardzo dużo modów na eksplorację, na jakieś ruiny, no. Ja tego powgrywałem tyle, że... No mówię, to że to działa, to jest cud. Tyle tego tutaj mamy. No, ale w ogóle powiem ci szczerze, że tak patrząc na te nowe update'y w Minecrafcie, to mnie w ogóle dziwi fakt, dlaczego oni na przykład nie dodali tego moda, co my mamy tutaj na przykład z tym... oznacznikiem, że w sensie pojawia ci się taki kwadrat i na przykład tu jest opis, ile dany stwór lub dana postać ma HP, nie? No tak. Ja się zastanawiam, skoro oni tak bardzo, wiesz, już dodają na przykład niektóre rzeczy z modyfikacji do tych nowych update'ów, to dlaczego tego nie dodadzą? Przecież to jest coś, co, nie wiem, jest przyjemne przy okazji dla oka, w mojej opinii. No to jest raz, a dwa, że czemu, kurde, nie dodali plecaków, bo jak... Dodali coś takiego jak miedź, że się tej miedzi tyle zbiera, no nie? Gdzie ona ci... Pójdziesz sobie pokopać miedź z takim kilofem, z fortunką, już masz cały ekwipunek zapełniony. Tak. Kiedyś... No ale nie, no bo po co? Kiedyś na przykład... ciężko, ja pamiętam, że nawet jak się szło na długo do kopalni, to ciężko, żeby tak łatwo było od razu zapełnić ekwipunek, a na tym 1.12 czy 1.18 nawet jak graliśmy, no to kurde, od razu ekwipunek pełny praktycznie. No, kiedyś to było niestety, a teraz już nie ma nic. Kurwa, jak czuję się jak boomer. Polecam ci na minimapie sobie oznaczyć nasz dom. O, to się, dobrze, że mi przypominasz. Jak to się B, wciskasz B i robisz waypointa gdzie chcesz. Dobrze, że mi przypominasz. Z tej mapy, no. Tak to, żeby nie zabłądzić, kurde. A ja jedyne... Tak, żeby nie było. No, a ja jedyne co znajduję to węgiel. Nie mogę w ogóle żelaza, kurczę, znaleźć. To w ogóle jakieś dziwne bloki też zauważyłem, też chyba to są z Kingdom Hearts czy z czegoś. Ja pierdzielę, jakiś taki kamień, na którym na samym środku jest jakieś takie niebieskie gówno, takie kółeczko. Tak, to jest z Kingdom Heartsa, to są przedmioty, które są do syntezy Keyblade'ów. Aaa, takie buty. Żeby nie było, że faworyzujemy takiego Kingdom Heartsa, to spokojnie, mamy tutaj też moda na Ratchet & Clank'a. Dokładnie. Dokładnie tak. Środowisko, hashtag kiedy Ratchet nie było złe, no to no wiecie. Środowisko, hashtag kiedy Ratchet, no właśnie, pamiętajcie, hashtag kiedy Ratchet. No dokładnie. Dobra. I ogólnie przez pierwsze parę odcinków najprawdopodobniej będziemy zbierać surowce, nic więcej nie będziemy robić. Bo co? Bo to, mówisz masz. Bo naprawdę... Jak jest tyle modów, to jest, pamiętacie, dużo modów, dużo mobów, dużo kurde się dzieje. To co również to oznacza, że po prostu Minecraft jest niebezpieczny. Jest naprawdę... Im więcej zainstalowanych mobów, tym... Znaczy modów, nie mobów, tylko... Fu, no im więcej zainstalowanych modów, tym więcej rzeczy chce was zabić, pamiętajcie. Tak? No. Dobrze, dobrze. Ja sobie to zapamiętam. No, dokładnie. Dobra, Hause. Doktor Hause. Haus. No i przyzwyczajcie się, że tak jak niektóre let's play'e my prowadzimy tak, no ja bardziej prowadzę tak grzecznie, Pomidor to tak różnie, no to przygotujcie się, że na tym let's play'u będą dymy akurat. I dokładnie. Nie będziemy trzymać języka za zębami, ponieważ no... Minecraft to jest taka gierka do grania na luzie, dlatego ta seria będzie taką bardzo luźną serią.
Dokładnie, taką moc z kością. Ty wracasz do domu czy nie? Bo wracaj gnoju do domu, obiad szykuję do ciebie, ty. To jest raczej kolację, bo trzeba spać. Ale wiesz, ty chodzisz na ten, na 15 godzin do roboty, no to to obiad dla ciebie się robi. 15 godzin do roboty. No dokładnie, chodź spać. No ja zapierdalam w kamieniu jak ten biedronkarz z Łodzi, czy co? Tak. A, kurde. Ale przecież biedronkarz w Łodzi w kamieniołomie pracuje, bo ja ci tylko chcę przypomnieć. Trzymaj mięcho, już ci daję. Dobrze. Dziękuję. No tam się... Dziękuję. O, ale dobry pieczony schabik. Oj. Kurwa. Kiedyś to było. No, schabowy. Kurwa, kiedyś to było. No jeszcze ziemniaczków brakuje, suroweczki. To był mizerii. Panie. Ja tu nie widzę, kurde, żelaza nigdzie. Zobacz, nie dość, że mieliśmy nieszczęście, jeżeli chodzi o nagrywanie tej serii, nie? W sensie, że te nasze pierwsze próby, to teraz jeszcze dostaliśmy biom, gdzie nie ma żelaza. Czy może być jeszcze gorzej? Znaczy no, jeszcze gorzej było, bo dostaliśmy, tak ci przypomnę, najpierw zrespiło nas na biomie, na którym nie ma nic oprócz pierdolonych grzybów. No to ma kurde być. Co to ma być, kurde? Za naszych czasów, na przykład, to nie miało czegoś takiego miejsca, a teraz? Co to ma znaczyć, kurde? No, czy my mamy naprawdę serio się do tej Szwecji przyjechać i ci ustawić ząbki? Pytam się, no. No pytam się ciebie, no, nie wiem, nie rozumiem, ale jeżeli Notch chcesz, no to może by się bić. Oferta jak najbardziej aktualna. Ja, dla mnie to jest tylko zamówienie biletu i jechana z koksem. No. Ty, śmieszna sprawa, ale tak widzę, że że się generator świata trochę gliczuje, bo generuje tak po takie grupki kwiatków śmieszne, ale dobra, no trudno. Wiecie, no to jest na zasadzie, że jak jest tyle modów, to ciężko, żeby się nic nie gliczowało. Naprawdę, to jest... My mamy tutaj tego tyle zainstalowanego, że... Tu będą błędy. Zresztą wiecie też, jaką grą jest Minecraft. No, Minecraft to wiecie, to jest taka potężna gra, która jest dobra na takich potężnych komputerach. A nasze komputery, no to... No, no sorry bardzo, sorry Winnetou. Z czym do ludzi? No z czym do ludzi, kurwa? Z czym do ludzi? Ale ja teraz akurat nie żartuję, ja sobie specjalnie RAM dokupuję, żeby... móc w to grać. Sobie znalazłem za 300 zł kostkę RAMu 16 giga i będę miał kurde... Będę miał kurde coś... 32 giga RAMu na kompie. O, a ogólnie tak swoją drogą. Tak, żeby może trochę podwkurwić pewne osoby. Czy wy również uważacie, że wersja 1.7.10 jest najlepszą wersją? Bo nie chcę oczywiście tutaj wyjść na osobę, która faworyzuje tylko stare wersje. Mi 1.18 nawet się też podoba, ale kurde... Grając teraz w tego Minecrafta, a grając w najnowszą wersję, to czuć jednak, że ten Minecraft no, jest taką nostalgią w pysk dostajesz. No, ogólnie fajny klimacik jest. Generator świata nie jest jeszcze zdupczony. Nie jest przekombinowane wszystko przede wszystkim, bo ja mam często takie wrażenie, że po prostu nowe wersje Minecrafta są bardzo przekombinowane. No na przykład ten nowy Nether, to jest najlepszy przykład. Ja już szczerze preferuję Nether, który jest na Biomes of Plenty. Czyli na tym tak modzie jest. Teraz gramy, bo teraz co gramy na tym modzie, na tych modach teraz, to jeden mod właśnie też ma przerobiony Nether. Więc Nether będzie troszeczkę inny, ale Nether z Biomes of Plenty jest o wiele fajniejszym Netherem. Jak chcesz ogólnie, jak tam coś szukasz, to możesz przy okazji drzewka pościnać. Dobrze, dobrze. Niech będzie. Znalazłem. Zatem tak jak mówisz, zrobię tak jak uważasz. No, także mówię... Ja od zawsze byłem fanem 1.7.10, tak na 1.18 wyjątkowo zagrałem tam z pomidorem na tym Aternosie i szczerze dalej podtrzymuję to, co myślę, czyli że no Minecraft skończył się na 1.8. 1.6.4 to też jest fajna wersja, jak chcecie sobie pograć starszą wersję, to jest też fajna wersja do modowania, ale 1.7.10 to jest taka ultimate wersja, jak chcecie sobie robić na niej modpaki czy coś, nie? Dokładnie.
Dobra, krówki, ja was tutaj jeszcze powyżywam. Powyżywam się na was, bo czemu by nie? O, Shopi. Co to jest? Siema, Sly Raccoon, Eluvina, gościu. Kiedy następna gra? Kiedy Sly 5? Dobra, Elo. Nie, tylko nie Sly. O nie, Sly Raccoon. I w tym momencie fani Sly'a się na mnie rzucą z widłami. A, trudno. Tak... No cóż. Pomidor, jak możesz? Śmiejesz się, ze Sly, że Sly 5 nie wyszedł. Po co? Nie zrozumiałeś aluzji? Nie no, tak serio, to żeby nie było. Będziemy tu dużo osób obrażać, ale na przykład dla takiego przykładu, to ja też jestem fanem Sly'a i ja jestem takim mega fanem Sly'a. Ja bardzo lubię Sly'a, więc pamiętajcie, ludzie, dystans i wszystko, bo ja na przykład też jestem tak. jedną z osób, która bardzo czeka na Sly'a 5. No, w szczególności, że ja też bardzo Sly'a lubię i no, seria jest bardzo fajna. Jest dosyć ciekawa, ma bardzo fajną fabułę. Sly 1 to w ogóle świetna produkcja, ale dosyć trudna, no bo rozpierdziela mnie to na przykład, że klepiesz się z przeciwnikami, a oni mają cię na dwa hity albo na hita czasami. Sly 1 trudny? No trochę. No dobra, no rozumiem. W sensie no, każdy jest co innego dobry, nie? Nie wiem, dla mnie no. Sly 1 nie był trudny, ale... No faktycznie, jak tak się spojrzy, to 2 i 3 są łatwiejsze, tylko niektóre misje są upierdliwe. Mhm. Ale dobra, nie będziemy tutaj robić takiego off-topu, ponieważ... Tak. Pamiętajcie, że off-top to za dużo off-topu, to jest niezdrowo. I by the way, znalazłem wreszcie żelazo. No chyba, że będziemy robić off-top, bo wiecie, no szczerze, Minecraft, no... To jest gra do takiego luźnego grania, jak już mówiłem i... Dokładnie tak. No. Więc proszę nas tutaj nie wyzywać, proszę się nie reklamować, nie wyzywać, nie obrażać i nie pomawiać. O, taki dekalog zrobimy, proszę tego nie robić. No dokładnie. I proszę kurde nie oddychać, jak jesteście, jak macie na imię Mateusz, Karol, Słodzi Ogień. No nie, i proszę przede wszystkim nie ulatniać siebie pewnych substancji. Które bardzo śmierdzą, jak się nazywa Jacob Puka. Jakub? Uścinania drzew, jeszcze dlatego ci to o tym powiedziałem, bo mamy tutaj tree capitator, czyli wiesz, po prostu drzewa od razu... Ta. Od razu lecą. Kurde, bardzo mnie interesuje ta budowla, ale to kiedy indziej, naprawdę, to mnie interesuje a to, co to jest. A to było nas to gówno wielkie, co się zrespiło? Tak. Ja bym bardzo chciał tam się wpierdzielić, ale ja coś czuję, że jakby to w tym momencie się tam wpierdzielimy, to my od razu lepę dostaniemy i leżymy i kwiczymy. No, trzeba, wiesz, spokojnie, jakiś koksecik się ogarnie może. No mówię, pierwsze 2-3 odcinki to my będziemy najprawdopodobniej ciągle surowce zbierać, ponieważ pamiętajcie, dużo surowców to jest podstawa, jak nie mamy jeszcze... Jak nie mamy za bardzo surowców, no to nie ma co budować hawiry, no nie najlepiej najpierw pozbierać surowce, na przykład jeden pójdzie po drewno, drugi pójdzie po surowce, nie? A pamiętajcie, a my nie czytujemy. Tak, nie czytujemy, dokładnie. I właśnie i tam, pamiętaj, żeby, pamiętaj, żeby polecieć i tam trawę porozwalać, żeby były nasiona i posać tam troszeczkę zboża. Przed domem. Okej, okay, gdzieś okay. Przy wodzie, jak mamy wodę niedaleko, u nich rośnie, bo tak to... No to jest... Umrzemy! To jest szczerze najlepsze źródło jedzenia, bo póki mamy mięcho, no mięcho mięchem, ale mięcho się szybko skończy i ciężko je zdobyć, nie? Tak, no mięcho mięchem, ale szybko mięchem się znudzisz i trzeba będzie na wegetarianizm przejść. Ty, no, ale aż zapomniałem w ogóle, jak tak to powiem ci, jeszcze tak znowu porównując te nowsze wersje, to teraz szedłem do kopalni i zapomniałem, kurde, jak częsty w Minecrafcie jest węgiel. Naprawdę, w tych nowych wersjach to węgiel to jest strasznie rzadki, a tutaj ja już kopię tak. I ja już mam chyba trzeci albo czwarty stak węgla. Dokładnie. W tym momencie. A w nowszych wersjach to nie, bo po co? Po co? Dlaczego? Czy tam w ogóle takie jaskinie są, że mi się to średnio podoba? Już lepiej takiego Wild Cavesa, którego tutaj mamy. Na takie... No, to jest taki mod, który troszeczkę modyfikuje jaskinie, to on jest naprawdę akurat
fajny. No i elegancko, i 10 level mam, elegancko. Ho, 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 ja mam 13. Ale no, szybko się XP w tej grze, nie? No, w szczególności, że wiadomo, no. Początki bywają różne, hehehe. O, i zdobyłem jeszcze HP Orb przy okazji. Jest spoko, naprawdę. HP Orb to ci chyba odnawia życie czy coś, albo z tego możesz robić potkę leczącą, bo to jest też z Kingdom Heartsa. Zresztą, no i elegancko. Zresztą mamy zainstalowaną Vile i mamy napisane, jak najedziemy na jakiś blok, z jakiego modu on jest. Dokładnie tak. Więc elegancko. Elegancko. Dobra, to ja sobie tutaj jeszcze zrobię jedną rzecz. A mianowicie zrobię sobie spodnie, kurde. O kurde, panie, a z czego te spodnie? A spodnie ze skóry krowy. To chociaż różowe sobie zrób. Już mam. Masz różowe? Nie, znaczy nie mam różowych, tylko mam już, co zrobiłem w sensie. Ale to tak, to się robi i dajesz potem do craftingu, więc znajdź sobie jakieś różyczki. Znaczy różyczki to już chyba mamy w skrzynce, jakieś różyczki i wiesz. Ty, znalazłeś dungeon i w tym dungeonie jest, kurde, szachownica. Tak? Szachownica? Szachownica, dosłownie szachownica. O. A proszę, kurde. Oznaczę to. Dobrze, to obadaj i za chwilę proszę do domku wracać, bo już mamy pół godziny, ponad 31 minut nagrania, a trzeba spać iść. No to niestety ja jestem w kopalni, więc chyba będę musiał się wylogować z serwera, więc powiedz kiedy. Dobrze, no to ja się położę wtedy spać. Niestety Gnojek nie wrócił, więc muszę sam iść. Do widzenia, kurde, spać trzeba. No, o, wstałem. O, kolejny piękny dzień, kurde, a ten znowu nie wrócił na chatę. Ja pierdzielę, no ten, i kurde. Ten śpi w kopalni, bo zapierdala w kamieniołomie, nie? No, dokładnie. Masakra. Tak więc, no, kolejny piękny dzień, kolejny piękny dzionek. Jeszcze sobie tutaj trochę nasion pozbieram. No i myślę, że za chwilę będzie można powoli kończyć ten pierwszy odcinek. Bo już ponad pół godziny nam wychodzi. Ja myślę, że tak na razie to będzie idealny. Ten. No to. Tak. Może nie segment czasowy, tylko po prostu ten limit odcinku. To ja... Dajcie znać, czy wam się w ogóle seria spodoba. Miejmy nadzieję, że tak, no bo my tutaj, kurde, będziemy starali się, żeby była jak najbardziej zabawna ta seria, no nie? Jeszcze jak. No, ja... tak więc, co tu mamy na razie? Nasiona i nektar. O, nektar, fajnie. Dobra, to ja uciekam w takim razie na powierzchnię. No trzeba się pożegnać, panie kolego. No to ja już kopię tutaj, kurde, schody. No, fajną kopalnię mamy pod domem w ogóle, bardzo fajną. Byłem przed chwilą i naprawdę 35 żelaza zebrałem, więc myślę, że spoko. No kurde, to jest nie tyle co spoko, to jest giga spoko. No i węgla, kurde, 1,5 staka. No kurde, chopie. Przyzwyczajcie się do tego, że jak będziemy po kopalniach łazić, to będzie strasznie dużo tych surowców, że dosłownie tego będzie aż tyle, że my możemy to ignorować, bo no mówię, i ten Kingdom Hearts, i Galacticraft, czy jakieś inne pierdoły, to dodaje tego aż tyle, że to jest... No dokładnie. To jest. Gdzie ty jesteś? Już pędzę. No to szybciutko. Muszę się wkopywać, znaczy wykopywać. Przerobić. A tu widzę. Wykop.pl. Ajajajajaj. O nie, gdzie ty? Halo. Już idę. Uważaj, żebym cię nie podkopał, ty. Ja właśnie, o widzę, kurde, patrzcie, Gałgan jest tutaj pod... No. Kurde, widzicie... Pochowali mnie żywcem, oj, spierdali mnie do grobu. No jak tam, mordeczka? No czekaj, tutaj odznaczymy sobie jakoś tak ładnie, o, te miejsce. Elegancko, kurde. Widzicie, patrzcie, to taki krzywy pyton, ale jednak, no jest. Nie no, jaki krzywy, no prosty, panie. Najprostszy, jaki mógł być. Dobra, to pożegnamy się może na tle pytongu. Dokładnie. Tak więc, moi drodzy, tak w taki oto sposób kończy się pierwszy odcinek naszych pięknych przygód w Minecrafcie. Jak to się mówi, jak to mawiał klasyk, pamiętacie, żółty magiczny guziczek na was czeka tam subskrypcji. A tak na serio, to mam nadzieję, że się spodobało. No i co?
widzimy się w kolejnych odcinkach z tych, kurde, minecraftowych naszych przygód. I przy okazji, patrzcie, mamy upośledzone skiny, widzicie? U góry łeb, tutaj jest twarz. Nie wiem, downa mamy jakiegoś w sumie. No, ale to wystarczy obejrzeć relacje jakiekolwiek, gdzie się widzimy, no to wiadomo, że downa mamy. Dobra, na razie. Do widzenia, pa pa. Pa pa.